Dagmara Kaźmierska jest gwiazdą królowych życia. Żałuję tylko jednego. Dagmara Kaźmierska 47 litrów nie ma powodu narzekać na to, jak potoczyło się jej życie. Dzięki reality show Królowe Życia, z sutenerki awansowała na gwiazdę telewizji, z ponad milionem obserwujących na Instagramie. Jednak, jak wyznała ostatnio na TikToku, w swojej karierze popełniła błąd, którego do tej pory żałuje. Dagmara Kaźmierska była sutenerka z Kłodzka, a obecnie bizneswoman. Jest niekwestionowaną gwiazdą emitowanego w TTV reality show Królowe Życia. Jak przyznała kilka lat temu w rozmowie z Faktem, zawsze była zbyt skromna, by pchać się do telewizji, a o jej karierze zadecydował przypadek. Kiedy jej syn uparł się, by zostać aktorem. Dagmara towarzyszyła mu na castingu, gdzie wypatrzył ją reżyser Piotr Wąsiński. Jak wspominała z perspektywy czasu. Wzięli starą, a nie dziecko. Tam właśnie poznałam mojego reżysera, u którego wystąpiłam na planie pierwszego paradokumentu. On stwierdził, że skoro jestem taka szalona, to zrobi ze mną serial. Ja mówię: Piotruś, czy ludzie będą chcieli taką staruchę oglądać i słuchać głupot? A on odparł, że tak. I tak zaczęliśmy robić Królowe, a Piotrek dalej już się wszystkim zajął. Czego żałuje Dagmara Kaźmierska? Kaźmierska doskonale opanowała reguły rządzące show biznesem. Na Instagramie zgromadziła 1,1 miliona obserwujących, zaledwie o 300 tysięcy mniej od Małgorzaty Rozenek-Majdan. Dla nich wygina się w kostiumach kąpielowych, wyłania się z fal niczym Sabrina i kusi dekoltem, jak Sofia Loren. Mogłoby się wydawać, że celebrytka z jej doświadczeniem nie powinna popełniać szkolnych błędów, a jednak, jak ujawnia Kaźmierska, tak się stało. O tym, czego najbardziej żałuje, opowiedziała na TikToku. Najgorszą decyzją w moim życiu, naprawdę, było pokazanie w Królowych Życia. Gwiazdka was zrobiła. Rozumiecie ludzi czatujących pod domem Dagmary? Jest aż tak wielką gwiazdą?